kobietą. Ktoś taki jak ty potrzebuje takiej kobiety jak ja. Nie pojmuję, jak może podobać ci się ta Marichuy. Ojcze Anselmie? Co się stało, córko? Chodzi o mojego męża, Nelsona. Musi ojciec do niego przyjść. Potrzebuje mojej posługi? Przenieśliśmy się do domu moich rodziców, gdzie mogłam się nim lepiej zająć. Mądra decyzja. Jest w tak złym stanie, że nie ma dla niego ratunku. Czuję, że umiera. Niech ojciec pomoże mu odejść w pokoju i pogodzić się z Bogiem. Czemu nie zadzwoniliście? Przyszlibyśmy. Rozumiem. Jeśli będę mogła pomóc, zadzwoń. Stan Nelsona się pogorszył. Elsa poszła po ojca Anselma. Czyli może nie przeżyć nocy. Oby ojciec Anselma zdążył. Nelson jest niewierzący. Ale obecność księdza wpłynie na niego kojąco. To smutne umierać u progu życia. Nie wróciłabyś do mężczyzny, którego kochasz, nawet gdybyś miała z nim dziecko? Jestem zbyt dumna. Nawet z dzieckiem wolałabym być sama. Jak wiele innych kobiet, zadbałabym, żeby mu niczego nie brakowało. Nawet gdybyś go wciąż kochała? Nawet wtedy. Czułabym, że tracę godność i że się poniżam. Ale to ja tak myślę. To nie znaczy, że mam rację i że musisz tak postąpić. Może się mylę i powinnaś do niego wrócić. Kandę też udzieliła mi rady. Co ci powiedziała? Że skoro go kocham, a także dla dobra dziecka, powinnam ponownie za niego wyjść. Jesteście rozwiedzeni? Nie. Zanim się ohajtnął ze mną, był żonaty z inną. Ma z nią córkę, przyrodnią siostrę mojego synka. Ta jego żona została uznana za zmarłą, ale okazało się, że nie wykorkowała i nagle zjawiła się cała i zdrowa. A wtedy moje małżeństwo licho wzięło. Rozumiesz? Skomplikowana sprawa. Chcesz więc wrócić do byłego męża? I chcę, i nie chcę. Nie rozumiem cię. Sama siebie nie rozumiem. Chcę i nie chcę. Mogę i nie mogę. Głowa mi pęka. Wiem tylko, że cierpię. Przeklęta Marichuy. Stanęła między nami. Marichuy nie ma z nami nic wspólnego. Nie rozumiem, co pociąga cię w tej głupiej gąsce, skoro kochałeś prawdziwą kobietę, mnie. Skąd wiesz, że jest głupią gąską? Diabeł o wszystkim mi donosi. Jeśli cierpisz na bezsenność, zażyj coś na sen i nie dręcz innych. Wyjdź. I zostaw mnie w spokoju. Im prędzej, tym lepiej. Nie bądź niedobry dla swojej Iwet. Nie zbliżaj się, nie dotykaj mnie. Uciekasz ode mnie, bo wiesz, że ulegniesz pokusie. Mylisz się. I nie próbuj swoich sztuczek. Już na mnie nie działasz. Na pewno? Przekonajmy się. Czy pozostaniesz zimny jak głaz, kiedy cię pieszczę, dotykam, całuję? Thank you.
Narzeczony już wyszedł? Tak, poszedł do Elsy. Nelson jest umierający. Naprawdę mi przykro. Choć tak będzie lepiej. Nic więcej nie można dla niego zrobić. Nie rozmawialiśmy o tym, co się dziś zdarzyło. A zdarzyło się wiele. Mariciui przyszła do ciebie? Powiedziałam jej, gdzie jesteś. Miała pretensje o to, że oficjalnie uznałem naszego syna. Ale to również moje dziecko. I będzie nosiło moje nazwisko. Była wściekła. Nie chce uznać faktów. Musiałem jej wytłumaczyć, że mój syn będzie się nazywał Sandroman. Prawo jest po mojej stronie. Nie pozwolę, by nosił jej nazwisko. Potem się uspokoiła i udało nam się porozmawiać. Wróciła smutna i przygnębiona. Zamknęła się w pokoju i nie pokazała się na przyjęciu. Co się stało? Szczęście było tak blisko, Rocío, ale się spłoszyła. Masz na myśli pojednanie? Tak. Przyszedłem, bo myślę, że mnie potrzebujesz, synu. Udzieli ksiądz ostatniego namaszczenia ateiście? Musiałbyś mnie o to poprosić. A żeby poprosić, musiałbyś uwierzyć. Nie wierzę, ojcze. Wiem. Zatem potraktuj moją wizytę jako przyjacielską. Dlaczego nie każe mi ojciec uwierzyć? Do wiary, tak jak do miłości, nie można zmuszać. Muszą się w nas spontanicznie narodzić. A wiara też jest miłością. Miłością do Boga. Kim jest Bóg? Tym, kto dał ci życie. Teraz zaś mi je odbiera? Dał ci je. A ty co z nim zrobiłeś? Zmarnowałeś je. Nie doceniłeś jego wartości. Teraz to widzę. Za późno, synu. Czy ojciec może mnie zapewnić, że nie wszystko tu się kończy? Przekonać, że jest coś więcej? Odpowiem tak. Masz ciało i duszę. O ile ciało złożone w ziemi zamienia się w proch, dusza żyje i jest wieczna. Kiedy ma się wiarę, kiedy wierzy się w wyższy byt, życie nie kończy się wraz ze śmiercią. Boże, Iwet. Co ci jest? Mnie? Nic. Szukałaś Blanki? Tak, ale nie ma jej w pokoju. Jest pewnie z Maitą, albo je kolację. Poszukam jej. Nie znajdziesz jej. Blanki, a raczej tej francuski, nie ma w domu. Francuski? Tak. Rzekomo to drugie wcielenie guwernantki. Blanka Silva wyszła przed chwilą ubrana bardzo wyzywająco. Z
Skąd wiesz? Widziałam przez okno, jak wychodzi. Nie po raz pierwszy. Wygląda na to, że twój brat nie zdołał jej uleczyć. Kto wie, jakich strasznych czynów zamierza się dopuścić?